Mr. Green, Mr. Green, where will he take you today? Z nami Mirosław Okniński po gali Pelman 28. Znowu jesteś wysoki, a ja nie lubię wysokich rozmówców, bo ciężko mi się rozmawia. Natomiast z emocji złamałeś przy mnie... Dziękuję. Z emocji złamałeś przy mnie krzesło, więc chciałbym... Ewidentnie byłeś podekscytowany galą i chciałbym, żebyś ocenił galę, jak wyszła. Dla mnie fajna gala. Z gali na galę jest coraz lepiej. Kamil Łebkowski nie tylko jest świetnym sportowcem, ale i super organizatorem. Więc tutaj gala na 5 z plusem. Rozmawialiśmy wcześniej o powstaniu Poland Top Team, taki Brazilian Top Team, tylko że polski. Chciałbym, żebyś opowiedział więcej o tej inicjatywie. To jest taka grupa, która ma łączyć wiele klubów, żeby robić wspólne treningi, sparingi, ale też żeby w przyszłości za granicą występować pod tym szyldem. Też trochę twój klub się rozwija, twoja marka, masz jakieś plany odnośnie większego klubu, siłownia, bardziej profesjonalnie? To znaczy teraz jakby dołącza do mnie mój syn Adam Okniński, też będzie mi pomagał Marian Ziółkowski, myślę, że Krzysztof Jotko też się przyłączy do tego i po prostu będziemy budować taki klub, w którym będzie siłownia, duża mata, klatka i będzie to taki klub, gdzie treningi będą od rana do wieczora, dla zawodników głównie. Niedawno temat był poruszony Almy, Tomasza Knapa, przede wszystkim organizatora. Ty też w jakimś sensie, w dużym sensie zapoczątkowałeś Almę i nie wiem, czy znana jest ci ta sytuacja, zarzuty, które Tomaszowi tam stawiają odnośnie, no nie wiem, no jakbyś mógł coś powiedzieć o tych zarzutach? Znaczy z tego, co wiem, że tam jest o tym trochę manipulacja tam przepisami, że Tomasz Knap akurat zna przepisy, wie, które kategorie są obsadzone, które nie. Ja tak patrzę, bo uważam, że i Sławomir Cyper, i Tomasz Knap są dobrymi organizatorami, ale jakby powiedzieć, nie powinni tak mocno swoich teamów angażować w te rozgrywki sportowe i jakby starać się wygrywać, znając przepisy, bo tu ich jakby, ja to tak odbieram, że wygrywają dlatego, że zmieniają przepisy pod siebie, albo że na przykład wiedzą, że w tej kategorii nikogo nie ma, to wsadzimy kogoś, chociaż że jest kulawy, ale się zgłosił. I to mi się akurat nie podoba. Znaczy wielki szacunek za ich pracę organizatorską, bo ta praca jest super, bo Alma, jak ja zaczynałem Almę, to startowało 10, 15, 20 zawodników. Później to się zaczęło mocno rozwijać. Wspólnie jakby ze Sławomirem Cyplem podjęliśmy taką decyzję, żeby to rozwijać na całą Polskę i jakby z organizatorami miejscowymi robić te gale w całej Polsce i to był mój pomysł i Sławomir Cypel bardzo ładnie to wcielił w życie i super to organizuje, no ale ta sprawa sędziowania i takich rzeczy no trochę cieniem się kładzie na, ludzie nie są święci, ja tu nie chcę, bo mówię, wielki szacunek, że więcej robią dobrego niż złego, ale takich rzeczy nie może być, dlatego ja właśnie też ja organizuję gale i to moi zawodnicy walczą na tych galach i też staram się, trudno nie być bezstronnym, jakby organizując walki swoich zawodników. No staram się minimalnie ograniczyć jakby to, żeby być bezstronnym, chociaż mówię, jest to ciężkie i tak samo oni jak organizują na Almie walki swoich zawodników, to chcąc nie chcąc może po prostu przekraczają tą linię, tak, cienką. Z takich spraw przyziemnych, dzisiaj gala w Bieżuniu, mała mieścina, z kolei byliśmy w większych, gdzie były większe hale i niekoniecznie wypełnione, a dzisiaj naprawdę, był komplet. Nawet bym powiedział, że więcej niż komplet. Gdzie tkwi ten klucz taki do zapełnienia hali? Nie możemy zdradzać takich rzeczy.
To jest tajemnica profesjonalnej ligi. Zabierzemy ją do grobu. Nie no. Ale jeszcze jeżeli... nie umieracie. Nie. No miejmy nadzieję, że jeszcze pociągniemy. Ogólnie profesjonalna liga się bardzo rozwija. Mamy teraz, myślę, pozyskamy nowego sponsora. Będzie to też mocna firma z branży, no nie powiem jeszcze jakiej. Rozmawiamy też z producentem. Ale nie plus 18 branża żadna. Nie. Dobrze, ogólnie no też pomagają nam, dużo ludzi nam pomaga, tak? I to nabiera wielkiego tempa. Chciałbym też podziękować telewizji Orange Sport, która nas wspiera. I portalowi MMA News. No, też mogę podziękować portalowi MMA News, chociaż nie mogę zapomnieć o MMA i Fight Sporcie, którzy są naszymi jakby patronami. Pozdrawiamy również. Dziękuję w takim razie. Dziękuję. I powodzenia. Do zobaczenia na następnej gali. Dzięki.